przystankach nucą słowiki. Przez Sempolno, Zalesie i krzyki niesie melodię wrocławski, melodię wrocławski, melodię wrocławski wiatr. To, co mnie rani, wymazuje ze swoich map. Miejsca, w których się potknęłam, upadłam, w których mnie uderzono, dotknięto do żywego, gdzie zabolało, przestały na niej istnieć. W ten sposób wymazałam kilka dużych miast i jedną prowincję. Może kiedyś zdarzy się, że wymarzę cały kraj. Mapy przyjmują to ze zrozumieniem, tęsknią do białych plam. To ich szczęśliwe dzieciństwo. Pan profesor Jan Miodek, moja pierwsza miłość. Panie profesorze, ale ja dziś także zakochałem się we Wrocławiu, tylko nie wiem, gdzie podział się profesor Kazimierz Orzuch, który tu z nami przyjechał. Przyjechał? A co jeśli jest we Wro? To może poszedł na Wro? No to Wro. Pewien dawny znajomy powiedział mi, że nie lubi podróżować sam. Chodzi o to, że kiedy zobaczy coś niezwykłego, nowego, pięknego, tak bardzo chce się podzielić z kimś drugim, że czuje się nieszczęśliwy, gdy nie ma z kim. Według mnie nie nadaje się na pielgrzyma. Wrocław, perła ziem odzyskanych, polska Dolina Krzemowa, miasto 100 mostów. Niemal wszędzie można tu spotkać sympatyczne krasnale, które nawiązują do tradycji pomarańczowej alternatywy. W latach 80. XX wieku właśnie krasnale w oryginalny sposób walczyły tu z komuną. Dziś wciąż we Wrocławiu można zjeść knysze, wursty albo precle. Ale Wrocław to przede wszystkim stolica Dolnego Śląska oraz stolica kultury. Dlatego pod Pręgierzem, czyli wrocławskim ratuszem, spotykamy się z aktorką Ewą Skibińską. Jesteśmy dzisiaj, Ewo, we Wrocławiu, twoim Wrocławiu. Mi Wrocław kojarzy się i z krasnalami, i z Odrą, i z Olgą Tokarczuk, i z profesorem Miodkiem, i przede wszystkim z Ewą Skibińską. A tobie, twój Wrocław, kojarzy się z czym? Z teatrem, nie wymieniłeś teatru. Teatr Polski. Teatr Polski, Teatr Laboratorium. Teatr Lalek, Teatr Współczesny i Teatr Zielona Latarnia, w którym zaczynałam tutaj w Rynku. Tu się przechodzi w prawo, w lewo i tu zaczynałam pod okiem pani Ireny Rzeszowskiej z pierwszą miłością, moją tak naprawdę, bo miejsce, w którym się dojrzewa, w którym się pierwszy raz kocha, w którym się dostaje dwóje, poprawkę z matematyki, czyli pierwsze nieszczęścia, pomysł na utopienie się w Odrze. Ale potem mama mi uświadomiła, że to jest fosa, a nie Odra. To już się nie chciałam topić. Ten rynek jest w tej chwili taki piękny, pusty. Może dlatego rzeczywiście, że jest zimno jeszcze, ale on się wypełnia ludźmi. Tutaj chodziłam na pierwsze swoje puchary lodowe z bitą śmietaną. Przede wszystkim te moje zainteresowania teatralne. To jest coś, co jest moją pasją do dzisiaj i to się urodziło tutaj, w bardzo kulturalnym, wspaniałym mieście. Tadeusz Różewicz rzeczywiście bywał na naszych próbach kartoteki rozrzuconej w Teatrze Kameralnym. Ale wiesz, mój pierwszy kontakt z Różewiczem to był pomysł na powiedzenie jego wiersza Córeczka na egzaminie do szkoły teatralnej. Piękny wiersz. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że naprawdę będę miała córkę. I chyba dość dobrze go powiedziałam, skoro dostałam się do tej szkoły. No, Tadeusz Różewicz był takim właściwie bohaterem tego miasta, blisko był teatru, gdy robiliśmy jego Pułapkę, Jerzy Jarocki zapraszał go na próby. W materiałach dokumentalnych
z pracy nad Pułapką jest taki fragment, kiedy Różewicz się przysiada do Jarockiego, ja jestem na scenie i pyta go szeptem, kto to jest. A Jarocki wtedy wystawia mi bardzo miłą laurkę, taka zdolna aktorka. Dużo istotnych osób wychowało to miasto. Lecą mi łzy, ale nie dlatego, że się wzruszam, ale dlatego, że wieje wiatr. Chociaż to wzruszenie też jest. To miasto jest wspaniałe. Najpiękniejsze zoo, sztuka współczesna. Wrocław jest zielonym, pełnym mostów, miejsc wodnych, miejscem. Myślę, że to jest nawet dobre miejsce na wakacje, fajni ludzie. To my w takim razie w zielonym Wrocławiu wsiadamy w niebieski tramwaj i pędzimy na plac Nankiera do profesora Jana Miotka. Panie profesorze, za co tak naprawdę kocha pan Wrocław? W 63 roku zdawałem maturę i już jakieś 2 lata wcześniej wiedziałem, że pójdę na studia jakieś humanistyczne, bo bardzo chciałem być dziennikarzem. Choć niby ze wszystkiego byłem piątkowy, pochwalę się, ale czułem, że inżynier to byłby ze mnie marny. Na całe szczęście. Bardzo chciałem być dziennikarzem. Trzeba było najpierw skończyć jakieś studia i wybrałem polonistykę. Mama była polonistką, jednak chyba było mi najbliżej do tego przedmiotu w szkole. Najbardziej go lubiłem. W pierwszej połowie lat 60. miał opinię miasta wesołego, ludzi młodych, do którego przyjechali ludzie zewsząd. Nie ma tu jakiejś hierarchii społecznej, jakiegoś takiego zaścianka. Miasto otwarte i na uniwersytecie, i na politechce atmosfera właśnie otwartości. No wtedy już przecież był i Henryk Tomaszewski ze swoją pantomimą i Grotowski, więc to było miasto i tak ciekawe pod względem kulturalnym. Pchało nas do Wrocławia. I proszę pana, przyjechałem tu w roku 63 i od razu poczułem się tu jak u siebie w domu. Ani przez sekundę nie czułem się tutaj obco, a czytam tak w wywiadach z różnymi moimi rówieśnikami, którzy tu byli od 45 roku, że oni się tu czuli obco, oni się tu bali, wrócą tu Niemcy czy nie wrócą. Ja w ogóle takich strachów nie miałem, chociaż było to zaledwie 18 lat po wojnie. Wtedy to mi się wydawało, że to jest cały wiek, ale dzisiaj co to jest 18 lat? Wie pan, poczułem się tutaj od razu pewnie, że to jest moje miasto. A potem dobry los sprawił, że ja tu zostałem, że tu się ożeniłem, że tu przyszedł na świat mój syn, że tu przyszły na świat moje wnuki. I pojadam w to miasto jest zawsze moje. Wrocław się uśmiecha, Wrocław trochę drwi, Wrocław nie opada z sił. A nad każdą chwilą zbudował pawilon i od tych pawilonów lśni. W tym gabinecie zawiadywałem prawie 30 lat tym instytutem, wie pan. Tu wokół nas piękne pejzaże, to jest piękne miasto, wie pan. Nad tymi 5 rzekami położone, tu jest gdzie wyjść. Tak stanę i tak na te mosty patrzę i na tę rzekę patrzę. Mówię, Boże, jak to dobrze, że ja tu 60 prawie lat temu przyjechałem. Może pan powiedzieć dzisiaj, że Wrocław ma swój język? To jest pytanie, które mi stawiają wszyscy we Wrocławiu, ale również w Bolesławcu, w Świdnicy, w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze. A pewnie mogliby mi też postawić w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Szczecinie, w Koszalinie. Proszę pana, czy to prawda, że my tu we Wrocławiu mówimy najlepszą polszczyzną? Odpowiadam niezmiennie. Określenie najlepszości w języku jest rzeczą bardzo trudną. To nie skok zwyż, czy skok w dal, czy bieg, prawda? Natomiast faktem jest, że jeśli za najlepszość, za miarę najlepszości przyjąć przyleganie waszego języka, mówię dzieciom w szkole, do tego języka, który zwie się standardowym, literackim, ogólnym, który obowiązuje w prasie, radiu, telewizji, w szkole, w urzędzie, w kościele, to rzeczywiście wasza polszczyzna wrocławska, świdnicka, jeleniogórska, wałbrzyska, zielonogórska, szczecińska pod tym względem jest najlepsza, bo z waszej polszczyzny niczego usłyszeć regionalnego nie można, prawda? Podczas kiedy wystarczy, że 5 minut jestem na dworcu centralnym w Warszawie i usłyszę zapowiedź, że pociąg z Warszawy Wschodniej do Lublina wjedzie na tor 4 w przeronie 2, wiem, że jestem na Mazowszu, bo jest do Lublina.
A w Gdańsku usłyszę, że pociąg do Stargardu Gdańskiego wjedzie na Pomorze i znów jestem na Pomorzu. A w Katowicach usłyszę, że pociąg przyjedzie z 5-minutowym opóźnieniem i już też słyszę, że jestem na swoim rodzinnym Górnym Śląsku, bo z niego pochodzę. Tutaj pan dzisiaj nie wychwyci z języka speakera radiowego, od człowieka w pana wieku, od pana 20-30 lat starszego, już pan nic nie wychwyci. Gdyby pan tu przyjechał w roku 45, proszę pana, do dziś jeszcze pan takich ludzi znajdzie, bo jest ich troszkę tutaj. Jeszcze żyją ci z Kresów, przede wszystkim południowo-wschodnich, czyli Lwów i okolica. Trochę mniej z północno-wschodnich, Wilno i okolica. Usłyszy pan jeszcze w ich języku spółgłoskowe, przedniojęzykowo-zębowe l, które ja wymawiam brzydko, bo nigdy tak nie miałem tego dźwięku w swoim Wrocław? Zasobie. No Wrocław, prawda? Usłyszy pan od nich, tam gdzie samo H, prawda? Usłyszy pan dźwięczne, więc będzie to Halina, Helena, Wahadło. Oni to jeszcze mają. Usłyszy pan od nich, tych, którzy ode mnie już są dzisiaj starsi, to są ludzie ponad 80-letni, jakiś taki charakterystyczny zaśpiew, prawda, może zaśpiew, a nie zaśpiew, proszę ciebie, usłyszy pan. Ale u ich dzieci, u ich wnuków nie wychwyci pan nic. W tym więc sensie Dolny Śląsk, Wrocław, to jest miasto pod względem językowym przezroczyste. Tu się mówi standardową polszczyzną od kolebki do śmierci. Prawda? Panie profesorze, a zdarza się panu na ulicach Wrocławia usłyszeć przekleństwa? Przekleństwa niestety słyszymy w całej Polsce i to jest bardzo przykre. I wie pan, ja tak patrzę na to w kategoriach męsko-damskich. Też nie byłem święty i moi koledzy nie byliśmy święci pod tym względem. Ale ten przerywnik na literę K, to przecież on był właściwie nieobecny aż do matury w moim życiu. No a już jakieś tego typu słowo wypowiedziane przy dziewczynie, no było zupełnie niemożliwe, bo gdyby się zdarzyło, to ona by odeszła od nas, ona by się obraziła na pół roku. Natomiast ja wczoraj słyszę jakąś beznamiętną rozmowę, idą jakąś grupą chłopcy, dziewczyny i to są beznamiętne rozmowy. I one są przetykane słowem na P, H, J i tak dalej. I z ich ust to też wychodzi. No, robi mi się bardzo przykro. Proszę pana, pod tym względem ani Wrocław nie jest lepszy, ani gorszy. Przeciętna krajowa, ale przeciętna krajowa bardzo, bardzo mnie niepokojąca. Z niepokoju drżę, więc obejmij mnie dobry Wrocławiu. Z marzeń otwórz mgłę, czym schroniła się, bym ukrył. Panie profesorze, dla mojego mistrza, pana profesora Ożoga, pan jest prawdziwym mistrzem i kolegą. Dla mnie pan, czyli profesor Jan Miodek, i dla wielu tysięcy, milionów Polaków jest i zawsze będzie prawdziwym guru. Od lat zajmuje się pan popularyzacją języka. My dopiero od 2 lat staramy się w naszym regionie również promować piękną, poprawną polszczyznę w programie Moda na Język Polski. Dlaczego to jest, panie profesorze, tak ważne? I czy dzisiaj nas pan błogosławi, czy traktuje nas pan jako swoją konkurencję, do której pan powie, wynocha mi stąd? Broń, panie Boże, dlaczego konkurencję? Powiem tylko znów tak sentymentalnie, że tak po ukosie 20 metrów stąd zaczęły się moje studia, bo to był egzamin wstępny, którego częścią był egzamin z gramatyki, wie pan. Tam pytał mnie z gramatyki na egzaminie wstępnym Stefan Reczek, wie pan. On jeszcze potem był rok, a potem poszedł do was, do Rzeszowa. I ja po Stefanie Reczku objąłem rzecz o języku, cotygodniową rubrykę w Słowie Polskim. Bez tej rubryki nie byłoby dzisiaj tej rozmowy, bo ona właściwie ukształtowała całe moje życie zawodowe, że jednak kultura języka stała mi się najbliższa. Ja tę rubrykę poreczkową rzecz o języku wiodłem 52 lata, od 1968 roku do 2020. No i z tej rubryki potem wyrosła ojczyzna polszczyzna telewizyjna i słownik polsko-polski, który robimy do dziś. Kazimierza Ożoga, mojego serdecznego przyjaciela, traktuję jak językowego mistrza. Wszystkie jego teksty czytam. To jest językoznawca, który należy do absolutnej elity współczesnej lingwistycznej myśli w Polsce. To, co Kazio Ożóg napisze,
to jest, to obowiązuje, to tak chciałby się powiedzieć. Abstrahując z tego, że to jest niezwykle dobry człowiek. I też mówię z pełnym przekonaniem. Natomiast to pytanie zadały mi przedwczoraj polskie dzieci z Francji, które tu u mnie też były, tak nad Odrą tu chodziliśmy sobie. Dlaczego poprawność językowa jest ważna? Proszę pana, no odpowiem takim pojęciem z teorii komunikacji, chociaż brzmi ono bardzo, bardzo ciepło, ale jest terminem teorii komunikacji, że poprawność językowa gwarantuje szczęście komunikacyjne. Wie pan, jeśli ktoś w rozmowie z panem bez przerwy mówi dokładnie, 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 albo mówi tak, 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 takie ma przerywniki, albo nie, nie, albo prawda, 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 niszczy szczęście komunikacyjne, popełniając błąd stylistyczny. Dlatego, że pan zamiast skupić się na treści jego wypowiedzi, w myśli sobie liczy, który to on raz z rzędu już powiedział dokładnie. Albo tak, albo nie, albo prawda, albo powiedzmy. To są takie nieszczęsne przerywniki. Prawda? A jeśli powie poszłem zamiast poszedłem, to też pan na parę sekund ucieka od treści jego wypowiedzi, no bo jednak popełnił rażący błąd. Jeśli notorycznie mówi półtorej roku zamiast półtora roku, no to moja myśl też no, jakoś w tym momencie no, idzie w kierunku refleksji, jak można tak nie rozróżniać rodzaju męskiego od żeńskiego, wie pan. No zgodź się pan ze mną, że jest to burzenie właśnie szczęścia komunikacyjnego. Natomiast, proszę pana, prawdziwym szczęściem komunikacyjnym, teraz powiem, jeśli ktoś świadomie igra z formą językową taką czy inną, jeśli świadomie igra z błędem. Przecież ja wiem, że w tekście oficjalnym nie należy mówić trza, ale byłoby mi bardzo smutno w języku, gdybym ja do najbliższych osób nie mógł sobie powiedzieć, wiecie, trza już iść, albo trza już zjeść obiad, prawda? Czy powiedzieć czasem weź se to i daj mi święty spokój, prawda? Weź se to, przecież wiem, że weź sobie, ja świadomie igram. I są takie sytuacje komunikacyjne, w których tak właśnie świadomie z formą językową igrać można. No w moim wypadku dochodzi tu jeszcze gwara. Mój dom był nauczycielski, więc ja w domu mówiłem polszczyzną literacką, tylko mama nie była Ślązaczką, ale kiedy przekraczałem próg domu rodzinnego, to z kolegami właśnie do końca podstawówki ja mówiłem tylko gwarą. I wie pan, to we mnie zostało i ta możliwość przejścia na najbliższą mi gwarę górnośląską jest rozkoszą stylistyczną. Prawda? No ja nie będę robił tego z panem, ale z kolegami, prawda, ze szkoły podstawowej, to jest jakiś element powrotu do kraju lat dziecinnych, że tu powiem, Mickiewicze. Jakie profesor Jan Miodek ma przesłanie i do młodszych, i do starszych Polaków? Jak dbać o nasz język i nie zwariować? Nie dać się wyrazom modnym. Proszę pana, pana koleżanka po fachu, tylko z pewnej rozgłości radiowej. Niezwykle był to sympatyczny wywiad przez telefon prowadzony. Zadała mi na koniec pytanie. Panie profesorze, co trzeba zrobić, żeby być modnym w języku? A ja wtedy odpowiedziałem. Panie redaktor, modnym trzeba być, jeśli idzie o krój marynarki, szerokość krawatu albo krawata, można tak i tak. Wąskość lub szerokość spodni, no plus wasze elementy damskiego ubioru. Ale proszę pamiętać, że w języku trzeba być zawsze przeciwko modzie. Bo jeśli chcemy być w języku modni, popadamy w straszliwą stylistyczną manierę. Zaczynamy używać na siłę tych modnych słów, prawda? I stajemy się nieznośnie stylistycznie. Więc powiedziałbym, nie dajcie się modzie językowej, rodacy moi, bo moda językowa to jest już krok od banału, od właśnie nadużywanych wyrazów modnych, a to jest wielkie nadużycie stylistyczne. Starajcie się być mniej agresywni w języku, bo to jest jakaś plaga polska, z której już słyniemy w świecie. No i bądźcie sobą. I pamiętajcie no właśnie o wariantach językowych, że właściwie każdą sytuację językową może obsłużyć kilka, czasem nawet kilkanaście wariantów językowych. Nie czepiajcie się tego jedynego słowa, bo wtedy to już jest krok do właśnie sztampy, do banału, czyli nadużycia stylistycznego, czyli do zburzenia komunikacyjnego szczęścia.
To ja z jednej strony powiem, panie profesorze, dziękuję z wyrazami szacunku, a z drugiej strony będę banalny i modny i powiem żółwik. Tak jest. Bardzo dziękuję. A w naszej części literackiej, proszę państwa, Ewa Skibińska i oblicze ojczyzny Tadeusza Różewicza. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia, to jest taka mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko, pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli.